kto jest na tym krzaku? To Anna i jest jeszcze dzieckiem. Weź pomarańczowy, polarowy materiał. Zrób kolorowy strój. Ale fajny kaptur. Dodaj uszy do głowy. I ogon z tyłu. Ania wygląda słodko jako lisek. Hej, pobawmy się w chowanego. Zaczynajmy. Nie podglądaj. Anna pobiegła i schowała się w krzakach. Idę. Gdzie ona jest? Olaf usłyszał chichotanie i odwrócił się. Kto tam? Jak to? Przy drugiej próbie znalazł Annę. Hej! Mam cię, mam cię! Połówka Kinder Joy zmienia się w kołyskę. Pokryj ją materiałem. Zegnij drut, żeby zrobić podstawę. Dodaj błyszczący sznurek. Ania uwielbia swoją kołyskę. Teraz paciorki i wisiorki będą pomagać dziecku zasnąć. Czas, żeby Anna poszła spać. Ale ona tego nie planuje. To najlepszy czas, żeby się bawić. Hej, serio, już jest późno. Mam pomysł. Pobujam cię na huśtawce. Nie, czekaj. Czas iść spać. Bałwanek zabrał dziecko i wkłada ją do kołyski. Oczy Ani zaczęły robić się ciężkie. Tak, udało się. Poszło świetnie. Zróbmy elektroniczną nianię. Użyj plastikowych koralików, żeby zrobić radio z anteną. Ten zestaw pomoże ci opiekować się dzieckiem nawet z innego pokoju. Ania zasnęła. Ale coś poszło nie tak. Obudziła się, zobaczyła, że nie ma Olafa i znowu zaczęła się bawić. Zobaczmy. Podejrzenia się sprawdziły. Dlaczego nie śpisz? Pobujam cię do snu. Już, już. Elektroniczna niania się przydała. Wytnij wydrukowane drzewo. Przyklej z tyłu pilniczek do paznokci. Kawałek styropianu będzie podstawą. Olaf i Anna poszli na badania. Musimy zmierzyć twój wzrost. Ale Ania nie chce stać spokojnie. Źle się zachowuje. Widzisz, już owinęła się jednorazowym prześcieradłem. Nie bój się, dziecko. Zobaczymy tylko, ile urosłaś. Jesteś taką dużą dziewczynką. Przy następnej wizycie... Anna była jeszcze większa. Wow. Motyle odleciały. Pod nimi kryła się Anna nastolatka. Dodaj piegi. Motyle odlatują z jej głowy i odsłaniają jej błyszcząco rude włosy. W kucykach Ania wygląda jeszcze bardziej słodko. Załóżmy jej sukienkę. Nasza mała, rudowłosa piękność. Ta nastolatka zawsze jest zajęta swoim telefonem. A Olaf chce się bawić ze swoją przyjaciółką. Hej, co kombinujesz? Zabieram twoją marchewkę. Złap mnie, jeśli potrafisz. Ale Anna oddała bałwankowi nos. Rozejm. Odrysuj pierścień ze starej zabawki na sizalu. Jedno koło jest gotowe. Ozdób nim boki. Zrobiliśmy nogi ze szpikulców. Posadźmy ozdobne kwiaty. To nie bagno. To fajna trampolina. Na podwórku zamku Anny jest tyle zabawek. Wystarczyłoby ich dla całej grupy dzieci. Ale jej ulubioną zabawką jest trampolina.
Pamiętasz, jak skakałam na niej, gdy byłam mała? Oczywiście. Ach, ledwo mogłem za tobą nadążyć. Zróbmy to znowu. Niech pierwszy spróbuje królik. Teraz moja kolej. Zostawmy buty na ziemi i zacznijmy skakać. Ale królik odbił się od trampoliny i odleciał. Ach, prawie mnie trafił. Olaf będzie musiał teraz zdjąć królika z najwyższego drzewa. Ciężko go dosięgnąć. Przyda się trampolina. Olaf łatwo się odbił i złapał królika. Teraz Anna odzyskała ulubioną zabawkę. Wow, ile tu fajnych rzeczy! Lalilu? O, pewnie będziemy robić coś nowego! Opróżnij pudełko gumek. Teraz użyjemy farb akrylowych. Pudełko jest idealnie białe. Pokryj wnętrze pudełka kwiatami. A plastry i serca pomogą w szybszym gojeniu się ran. Wytnij elementy i zrób opakowania plastrów. Przymocuj uchwyt do walizki. Bądźcie ostrożni! Woohoo! Trampolina to tyle zabawy! Olaf postanowił dołączyć. Ale biedak zapomniał o zachowaniu bezpieczeństwa i skoczył zbyt wisoko. Hej, patrz! Wiszę na girlandzie! Zejdź na dół, ale uważaj! Ups, bałwanek się rozpadł. Poszukam apteczki. Ania wróciła z walizką. Co mam zrobić? Proszę, pospiesz się! Wiem! Poskładam cię plastrami! Anna łatwo połączyła wszystkie elementy. I bałwanek ma się lepiej. Dzięki plastrom i opiece Anny Olaf znowu może się bawić. Następnym razem bardziej uważaj. Te plastry są takie ładne. Zróbmy pamiętnik. Dodaj kolorową okładkę zrobioną z ozdobnej tektury. Włóż do środka różową okładkę. Potnij papier na paski i złóż w ten sposób. Zrobiliśmy bloki papieru. Ozdób okładkę pomarańczowym kwiatem. A zakładka pomoże znaleźć odpowiednią stronę. Ania jest już dorosła, a jej pokój jest bardzo przytulny. Wróciła ze spaceru po magicznym ogrodzie w świetnym nastroju. Ach, jestem taka zmęczona po tym całym dniu. Muszę wszystko opisać w pamiętniku. W ten sposób nie zapomnę, co się stało. Słodki pies przyniósł jej ołówek. O, zawsze mi pomagasz. Dziękuję. Anna opisała wszystko, co wydarzyło się przez dzień. Pies przypadkiem wyjął kartkę z napisem „Lubię cię”. Notka jest anonimowa. Kto to mógł napisać? Mam cichego wielbiciela. Ta przezroczysta torebka jest pokryta gwiazdami. Wytnij okrąg. To będzie szkło powiększające. I dodaj pasek papieru piankowego. Nałóż na drewnianą rączkę. I pomaluj na czarno. Dodaj kilka liści. I kwiatek. Teraz szkło powiększające wygląda pięknie. Wiele lat później Anna nadal jest ciekawa świata. Gdzie jesteś, Olafie? Kiedy Anna nie uważała, Olaf ukradł pierwszego rogalika. Ale to nie wystarczyło, żeby się najadł. Wezmę więcej. Bałwanek zjadł rogaliki i zostawił dużo okruszków. Taca jest pusta. Czas na śledztwo. Detektyw Ania przyniosła swoje szkło powiększające. To rozwiąże kulinarną zagadkę. No, no, no! Mam ślad! Przestępca nie może być daleko! Olafie, to ty? Wiedziałam! Zjadłem tylko kilka! To wielkie nieporozumienie! Smacznego! I tak zrobiłam je dla ciebie! O, dziękuję! Sprawa rozwiązana! Teraz Ania może spędzić wieczór bawiąc się ze swoim przyjacielem!